Bardzo się cieszę, że Państwo zdecydowali się przyjść do tej sali. Na drugiej sali jest panel pod tytułem W co inwestować w 2020 roku? A tutaj my już wiemy, w co inwestować. Dowód jest taki, że Państwo tutaj jesteście. W ETF-y trzeba inwestować w 2020. Niekoniecznie w nasz, ale generalnie w ETF-y. W nasz oczywiście zapraszamy, ale generalnie w ETF-y należy im się przyglądać i 2020 rok, mamy nadzieję, będzie należał do ETF-ów również w Polsce. Jestem przedstawicielem, nazywam się Robert Sochacki, jestem przedstawicielem firmy Beta Securities. Wspólnie z Agio Funds stworzyliśmy pierwszy ETF na polskim rynku. ETF, który odzwierciedla indeks WIG20. I to było rok temu w styczniu. Jeszcze w tym roku, właściwie w zeszłym roku, w 2019, wprowadziliśmy na giełdę ETF na MWIG40 i pod koniec roku, w listopadzie, na WIG20 Short. Czyli w tej chwili mamy 3 ETF-y na giełdzie, no i mamy nadzieję, że to będzie, ta liczba będzie rosła. Za, myślę, około miesiąc wejdzie WIG20 lewarowany. No i później jeszcze będziemy dodawać kolejne, w zależności od tego, jaki będzie, że tak powiem, nastrój rynkowy i chęci inwestorów. Może na początek kilka słów na temat tego, jak wygląda rynek ETF-ów. Po pierwsze, ETF-y to jest stosunkowo młody produkt. Pierwsze fundusze indeksowe były w latach 1970, powiedzmy, natomiast pierwszy ETF powstał w 1990 roku, czyli nie jest to taka odległa przeszłość, żebyśmy tutaj nie pamiętali. Pierwsze fundusze powstały w Kanadzie, później w Stanach, ale rynek amerykański jest generalnie największym rynkiem. 70% wszystkich ETF-ów to jest rynek amerykański. Jest tego prawie 6 bilionów złotych, znaczy dolarów, przepraszam, 6 bilionów dolarów, czyli 6 tysięcy miliardów. Jest to, no, dużo. Polska niestety mało dokłada się do tej ilości, to znaczy, że w Polsce całe aktywa ETF-owe to jest, powiedzmy, niskie kilkaset milionów, w tym nasze ETF-y to jest około 120 milionów, 110 i Lyxor jeszcze jest dostawcą ETF-ów, które też są notowane na giełdzie w Warszawie i to jest kolejne, powiedzmy, na WIG20, 120 milionów. Reszta ETF-ów, zarówno zagranicznych, jak i tych, które są notowane w Polsce, są na inne indeksy zagraniczne typu S&P 500 albo DAX, albo właściwie jest ich blisko 7 tysięcy różnych rodzajów ETF-ów na różne indeksy, jest blisko 7 tysięcy w tej chwili. Opłaty za zarządzanie są zdecydowanie niższe. To jest taka cecha, którą bardzo często się podkreśla w przypadku ETF-ów. Opłaty za zarządzanie, taka średnia ważona cena ETF-a na indeksy akcji to jest 0,2%. Oczywiście to jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie tych aktywów są ogromne ilości, dzięki temu te opłaty mogą być bardzo niskie. U nas jest nieco wyżej, ale biorąc pod uwagę, że ceny funduszy aktywnie zarządzanych to jest około 3% w tej chwili, no to ceny na przykład ETF-ów, które są notowane, czy to Lyxor, czy Beta, to na WIG20 to jest 0,4%, czy 0,45% dla Lyxora i 0,8% na MWIG. Także są to zdecydowanie niższe opłaty. Ten rynek rośnie bardzo szybko na całym świecie i to nie jest tylko ostatni rok. Tutaj jest wykres, który pokazuje od 2006 roku, jak rosną aktywa funduszy ETF. No i jest to trend, który się utrzymuje od kilkunastu lat. Na początku te aktywa były stosunkowo niewielkie, później nastąpił dynamiczny wzrost. W tej chwili, tak jak powiedziałem, to już jest blisko 7 bilionów dolarów. No są jakieś powody, dla których inwestorzy kupują ETF-y, dla których inwestują w giełdę poprzez ETF-y. No tutaj wymieniliśmy 8 takich powodów. Ja bardzo szybko przez nie przejdę, a później skupię się na jednym. Łatwość i szybkość. ETF-y kupujemy, są to instrumenty, są to fundusze, które są notowane na giełdzie. ETF to jest Exchange Traded Fund, czyli fundusz, który jest handlowany na giełdzie.
tak jak niektórzy z Państwa być może mają fundusze otwarte albo specjalistyczne otwarte, albo i zamknięte, które kupujecie bezpośrednio w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, czy od dystrybutorów, czyli banków, albo domów maklerskich, są funduszami, które nie są notowane na giełdzie, funduszami nienotowanymi na giełdzie. Tak, ETF jest notowany na giełdzie i można go kupić poprzez biuro maklerskie, z rachunku maklerskiego można po prostu kupić, tak jak się kupuje akcję PKO BP, Orlenu czy jakąkolwiek inną. Po prostu jedną transakcją kupuje fundusz, który ma w sobie 40 lub 20 spółek. Przejrzystość, kolejna cecha istotna, szczególnie na polskim rynku w ostatnich latach. Jak kupujemy ETF-a na WIG 20, to wiemy, że tam są spółki z WIG 20 w proporcji takiej jak w WIG 20. Jak kupujemy ETF-a na MWIG 40, to jest tam 40 akcji spółek wchodzących w skład MWIG 40 w proporcji takiej jak są w indeksie. Nie ma nic innego, nie ma żadnych innych dodatkowych, nie wiem, dziwnych spółek, obligacji, z WIG-Connectu czy czegokolwiek. Jest to tylko, są tam tylko spółki, które wchodzą w skład indeksu. Taka jest zasada, taka jest prawne ograniczenie, jeśli chodzi o ETF-y w Polsce i na świecie. Kupujemy tylko spółki z indeksu, które replikujemy i tylko tak, żeby najwierniej oddać zachowanie indeksu. Dywersyfikacja, znowu, tak jak powiedziałem, za jedną transakcją uzyskujemy portfel 20 lub 40 spółek. Nie muszę kupować 20 lub 40 różnych akcji w odpowiednich proporcjach, tylko jedną transakcją kupuję od razu 40 spółek. Pasywny charakter, pasywny dla Państwa, to znaczy dla inwestorów. Nie trzeba zmieniać, nie wiem, jak wypada spółka z indeksu, to nie musimy jej sprzedawać. To wszystko robi fundusz. Państwo kupujecie i trzymacie. Są to instrumenty inwestycyjne, to znaczy jeżeli ktoś chce zająć się tradingiem, no to można, ale ETF niekoniecznie jest. Lepsze są produkty lewarowane. Jeśli ktoś chce traktować bardziej giełdę jako, powiedzmy, kasyno do zabawy i do gry, no to wtedy rzeczywiście czy kontrakty futures, czy fundusze lewarowane mogą być nieco lepsze niż fundusze typu long, czyli fundusz na WIG 20 czy WIG 40. To są fundusze inwestycyjne. Oczywiście można je kupić na krótko, jak ktoś przewiduje, że WIG 20 wzrośnie, lub sprzedać, jeśli WIG 20, jeżeli uważa, że WIG 20 spadnie, lub WIG 40 wzrośnie. Można kupić taki fundusz i później go sprzedać za kilka dni, tygodni, albo nawet tego samego dnia. To jest dokładnie tak samo jak z akcją. Można go kupić na 10 minut i sprzedać. Natomiast zdecydowanie rekomendowany okres utrzymywania ze względu na to, że są to produkty inwestycyjne, jest kilkuletni. Wtedy jesteśmy w stanie docenić to, że te fundusze mają niższą opłatę za zarządzanie, że są efektywne podatkowo i te wszystkie drobne, by się wydawało, oszczędności składają się na duże różnice stóp zwrotu w okresach 5-10-letnich. Efektywność kosztowa. Tak jak mówiłem, znowu WIG 20 ma opłatę za zarządzanie 0,4%, MWIG 40 0,8%. Większość funduszy ETF-owych na świecie ma opłaty w okolicach właśnie 0,2%, 0,3%, 0,1%, w zależności od rynku, od ilości aktywów w funduszu, od klasy aktywów. Fundusze na obligacje jakieś globalne czy na rynkach wschodzących mogą mieć opłaty 0,8 albo 1%, natomiast zdecydowana większość funduszy na rynki typu, nie wiem, na indeksy typu S&P 500, DAX ma opłatę rzędu kilku punktów bazowych. 0,1, 0,03, 0,05%. Niska bariera wejścia. Jeżeli chcemy wiernie odwzorować WIG 20 albo MWIG 40, to trzeba mieć kilkaset tysięcy złotych, żeby kupić akcje w odpowiedniej proporcji, żeby oddawały zwrot indeksu. Jeżeli kupię jeden certyfikat WIG 20, który kosztuje 30, w tej chwili nie 9, tylko 6 zł, 36, albo kupię za 56 zł certyfikat funduszu MWIG 40, to w tym jednym certyfikacie mam performance całego indeksu, czyli mam tam fragmenciki każdej ze spółek. Sam LPP kosztuje blisko 10 tysięcy złotych za jedną akcję, więc żeby kupić go, to muszę wydać dużo pieniędzy, a żeby on miał właściwy udział w portfelu, to muszę mieć w ogóle kilkaset tysięcy złotych. Więc żeby odwzorować właściwie indeks, trzeba mieć solidny kapitał i trzeba
liczyć się z tym, że no, trzeba kupić po prostu kilkadziesiąt akcji w kilkudziesięciu transakcjach. Za pomocą jednej transakcji na stosunkowo niewielką kwotę, bo duża część z nas oszczędza po kilkaset albo daj Boże kilka tysięcy złotych miesięcznie, więc jeśli ktoś oszczędza kilkaset złotych miesięcznie, to już może kupić sobie kilka ETF-ów na WIG20, na MW40, jakieś obligacje na przykład oszczędnościowe za nie wiem, 100 zł nominał, albo ETF-a zagranicznego na jakieś obligacje skarbowe lub obligacje korporacyjne. Płynność. Znowu ETF-y mają płynność, która wynika jakby z trzech cech tego instrumentu. Po pierwsze, są inni uczestnicy rynku. Jeżeli ktoś kupi ETF-a, inny ktoś kupi jeszcze ktoś, jest nie wiem, setki czy tysiące inwestorów, którzy mają te ETF-y. Jedni z nich uważają, że trzeba je w tym momencie sprzedać, inni uważają, że trzeba je kupić i zawsze pomiędzy inwestorami dochodzi do transakcji, bo można swoją cenę na giełdzie, jakby swoją ofertę postawić i inny inwestor może ją zabrać, znaczy kupić lub sprzedać po cenie, po której my położymy swoją ofertę. Więc pierwszy poziom płynności to jest to, co się dzieje pomiędzy inwestorami. Jedni inwestorzy wchodzą, drudzy wychodzą i między sobą mogą zawierać transakcje na giełdzie. W przypadku funduszy tradycyjnych jest to tylko do funduszu. Inwestor może sprzedać do funduszu lub kupić od funduszu, od żadnego innego inwestora go nie kupi. Drugi poziom płynności to jest market maker. Market maker to jest dom maklerski, który kwotuje na rynku, żeby zawsze była cena atrakcyjna dla inwestorów. I market maker dba o to, żeby zawsze ta cena była, żeby była właściwa, żeby wartość funduszu była w tej cenie oddana. Ma swoje, jakby to powiedzieć, inwentory. Ma jakiś zapas tych certyfikatów funduszu i może je sprzedawać ze swojej własnej książki. Jak mu zabraknie, to może nadal sprzedawać i może właściwie w przypadku WIG20 sprzedać nawet kilkadziesiąt milionów złotych w ciągu dnia, dlatego że oczywiście nie robi tego, żeby było jasne. Mówimy o nawet teoretycznie jest taka możliwość, ponieważ obroty na WIG20 są stosunkowo duże, sięgają 800 czy nawet miliarda złotych dziennie, to bez wpływu na rynek, bez wpływu na cenę akcji, market maker może nawet kilkadziesiąt milionów złotych dziennie sprzedać, mimo że nie ma tych certyfikatów. Dlaczego? Bo jest właśnie trzeci poziom płynności, czyli market maker może przyjść do funduszu gdzieś pod koniec dnia i powiedzieć tak, ponieważ sprzedałem certyfikaty za, nie wiem, 10 milionów złotych, a miałem tylko milion na swojej książce, to 10 milionów chciałbym wykreować. Chciałbym, żebyście stworzyli dla mnie, wyemitowali dla mnie 10 milionów złotych w certyfikatach. Wtedy fundusz kupuje 10 milionów złotych akcji WIG20, akcje za 10 milionów i mówi, dobrze, za dwa dni przyjdź, ja ci wydam te certyfikaty. Market maker za dwa dni przynosi pieniądze, bierze certyfikaty, daje inwestorom certyfikaty, bierze od inwestorów pieniądze. I jakby cykl się zamyka. Jest to trzeci poziom płynności, który sprawia, że właściwie nieograniczony popyt i nieograniczona podaż również, ponieważ market maker może również skupować certyfikaty i później przyjść do nas i umorzyć do funduszu. Więc płynność jakby ma trzy poziomy i dzięki temu jest znacząco wyższa niż innych instrumentów giełdowych nawet, ponieważ akcji PKO BP na przykład nie można wyemitować na żądanie inwestora, który sobie właśnie teraz chciałby kupić większą ilość. I efektywność podatkowa. Dwa poziomy tej efektywności. Pierwszy to jest taki, że na przykład podatek od dywidendy przez fundusz, ponieważ jest to fundusz inwestycyjny, to fundusze nie płacą podatku od dywidendy, więc jeżeli ktoś, jakiś inwestor chciałby sam kupować akcje spółek z WIG20, to zapłaci 19% podatku od dywidendy w momencie, gdy dywidenda jest wypłacana. To obniża zwrot na portfelu. Natomiast jeżeli kupi ETF-a, to fundusz jest zwolniony z podatku od dywidendy. Ta dywidenda jest reinwestowana w akcje znowu WIG20 i zwroty są znacząco wyższe niż w przypadku samodzielnego odwzorowania. Czyli dla przykładu, jeśli spółki z WIG20 wypłacą 3% dywidendy, to 20% to jest 0,6% rocznie. Większy zwrot da fundusz niż bezpośrednie odwzorowanie samodzielne WIG20.
Nie mówię tutaj o kosztach dodatkowych jakichś innych czy czymś takim, ale sam podatek od dywidendy. Drugi poziom podatkowej efektywności to jest taki, że jeżeli ma się inne instrumenty giełdowe, czyli ktoś kupi ETF-a i równocześnie kupi akcje na przykład LPP albo CCC albo nie wiem, CD Projekt, jeżeli uważa, że wzrosną, a jeżeli po jakimś tam czasie, na przykład po pół roku czy po roku, okaże się, że ETF zarobił, a ta akcja straciła, to można sprzedać ETF-a, sprzedać akcję i zoffsetować straty z zyskami i dzięki temu nie zapłacić podatku od zysków kapitałowych, które się osiągnęło na ETF-ie. Także tego w przypadku tradycyjnych funduszy zrobić nie można, ponieważ fundusze płacą podatek od razu, to znaczy jak się sprzedaje fundusz, czy umarza właściwie jednostki uczestnictwa do funduszu, to towarzystwo zwraca pieniądze pomniejszoną podatek, ponieważ te 19% podatku od wzrostu wartości jednostek uczestnictwa trzeba zapłacić. A osobno można stracić na akcjach i tego się nie da jednego z drugim zaoferować. Dobrze, to króciutko teraz kilka słów na temat dywersyfikacji, bo to jest jakby główny temat dzisiejszej naszej prezentacji. Tak jak znowu to się pojawiało i myślę, że będą się pojawiać te same stwierdzenia co jakiś czas, ale za pomocą jednej transakcji, jednego ETF-a możemy wejść w różne gałęzie przemysłu. Kupimy banki oczywiście, czy to kupimy WIG20, czy WIG40, to i tak większość stanowią banki, ale mamy różne gałęzie przemysłu, mamy różne spółki z różnych branż i za pomocą jednej transakcji, czy to jest na 50 zł, czy to jest na 50 tysięcy, czy na 500 tysięcy, mamy ekspozycję na wszystkie te branże od razu. Dzięki temu możemy zrobić coś, co zrobić jest trudniej samodzielnie, to znaczy możemy zredukować ryzyko specyficzne. Jeżeli kupimy, według badań Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, które co roku jest przeprowadzone, znaczy badania na inwestorach jakby giełdowych w Polsce, średnia ilość spółek w portfelu inwestora to jest mniej więcej chyba 7 czy 8. Jeśli mamy WIG20 i wiemy, że na przykład niektóre ze spółek straciły 50-60%, no to wiemy, że ryzyko tego, że portfel złożony z niewielkiej ilości spółek straci sporo, no jest jakieś. Dzięki zwiększaniu ilości spółek w portfelu, no tak jakby teoria portfela. Jeżeli zwiększamy ilość spółek w portfelu, to ryzyko specyficzne związane z akcją konkretnej spółki spada. I możemy je wyeliminować praktycznie tylko do ryzyka systemowego, czyli ryzyka tego jakby związanego z koniunkturą giełdową, z inflacją, z makroekonomicznymi czynnikami czy czynnikami politycznymi, które są nie do wyeliminowania, nie są zależne od nas i nie jesteśmy w stanie nad nimi jakby panować. Natomiast nie odbywa się to bez kosztu, tak? Jeżeli redukujemy ryzyko specyficzne, no to jak jesteśmy 1 stycznia 2019 roku, to nie wiemy, co będzie, prawda? Jak byliśmy. No teraz z perspektywy wiemy, że na przykład CD Projekt wzrósł 85%, Play wzrósł 54%, Orange 37%, a JSW straciło 60 parę procent, Alior stracił 50%, a CCC prawie 40%. Rozrzut zwrotów poszczególnych spółek jest duży. Jeżeli byśmy wiedzieli w styczniu 2019 roku, że CD Projekt, Play i Orange to będą najlepsi jakby performerzy, najlepsze spółki, jeśli chodzi o zwrot, no to zachęcam, jeżeli ktoś miałby taką wiedzę dzisiaj, co będzie na koniec 2020 roku, to zachęcam, żeby kupić te spółki, nie dywersyfikować w ogóle. Kupić wszystko, za wszystkie pieniądze kupić tą spółkę, która przyniesie największy zwrot. Problem polega na tym, że nie wiemy. Gdybyśmy wiedzieli, to broń Boże dywersyfikacja. Wszystkie pieniądze w najlepszego, jeżeli byśmy byli w stanie się przenieść w czasie do 1 stycznia 2019, to wszystkie pieniądze w CD Projekt jest 85% zwrotu. Problem polega na tym, że ani nie możemy się cofnąć w czasie, ani nie możemy wiedzieć tego, co będzie na koniec grudnia 2020. Jeśli zrobimy dywersyfikację, to unikniemy najwyższych zwrotów, niestety, ale unikniemy też najwyższych strat, które przyniosą inne spółki. Wynik na portfelu, wynik na indeksie będzie zawsze gdzieś pomiędzy tymi, z definicji, będzie gdzieś pomiędzy. Oddajemy część zwrotu z niektórych spółek kosztem
tego, że unikamy strat na innych spółkach. Na tym polega dywersyfikacja, na tym polega inwestowanie w indeks. Dzięki inwestycji w indeks jesteśmy w stanie ograniczać ryzyko, ale ograniczenie ryzyka nie przychodzi bezkosztowo. Zawsze jest tak, że przez to nie jesteśmy w stanie uzyskać najwyższych zwrotów, ale jesteśmy w stanie uniknąć najgorszych. Inwestowanie w indeks generalnie, jak pokazują badania, bo jest S&P, które jest dostawcą bardzo wielu indeksów na świecie, robi takie badania stale, jak wygląda performance, jak wygląda zwrot na indeksach różnych versus zwroty funduszy aktywnie zarządzanych. I to co roku, a właściwie częściej niż raz w roku robią. Badania pokazują, że 85% aktywnych zarządzających nie pobija benchmarków, nie pobija indeksów. Był taki słynny zakład Warrena Buffetta z jednym z szefów dużego hedge fundu, z Tedem Seitzem, 10 lat temu, w 2007 roku chyba, czy 2008. W 2007 albo 2008. Założyli się, że 5 hedge fundów wybranych nie pobije Spidera, to jest taki jeden z najsłynniejszych i największy ETF na S&P 500 w ciągu 10 lat. Ten zakład się rozstrzygnął tam chyba w 2017 chyba roku właśnie i przez te 10 lat Spider, ten ETF na S&P 500 zwrócił 132% chyba. A najlepszy z tych funduszy, z tych hedge fundów, mimo że tam pracują bardzo mądrzy ludzie, najlepszych ludzi po najlepszych studiach, najlepiej opłacanych zatrudniają i najlepszy z tych funduszy zwrócił 80 parę procent przez te 10 lat, też nie jest źle, no ale najgorszy kilkanaście. Po prostu generalnie zarządzanie aktywne i pobicie benchmarku jest generalnie trudne. Na pewno są ludzie, którzy to zrobią, na pewno są ludzie, którzy pobiją benchmark, no prawie na pewno, no ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby takiego kogoś nie było. Problem polega na tym, że po pierwsze, nie wiemy, którzy to będą z góry, po drugie, chodzi o powtarzalność. W tym roku pobije ktoś, wystarczy popatrzeć na rankingi różne, gdzie pokazują zarządzający swoje portfele, który portfel wygra. Raczej nie jest tak, że jeden człowiek w każdym kolejnym roku jest na pierwszym albo drugim miejscu w takich rankingach. Raczej jest tak, że w jednym roku jest jeden, w drugim roku jest drugi, w trzecim roku jest jeszcze ktoś inny, w czwartym jest jeszcze ktoś inny. Bardzo rzadko jest możliwa powtarzalność w aktywnym zarządzaniu, bo w aktywnym zarządzaniu nie wystarczy mieć rację, to znaczy nie wystarczy znaleźć spółkę, która będzie rosła. Znaczy nie wystarczy znaleźć spółkę niedowartościowaną, której teoretycznie wartość powinna być dwa razy większa. To jeszcze rynek musi to samo wiedzieć, albo trzeba przekonać ten rynek, albo trzeba, albo rynek rzeczywiście musi też to odkryć, że ta spółka jest niedowartościowana i musi ją kupować, żeby ta spółka wzrosła. Jeśli tylko ja ją kupię i nikt poza mną, to, że mam rację, się nie liczy. Po prostu ta spółka nie wzrośnie, jeśli nikt jej nie kupuje. Dlatego samo posiadanie racji jeszcze nie jest wszystkim przy aktywnym zarządzaniu i to, że ludzie są mądrzy i dobrze opłacani i mają narzędzia analityczne do tego, żeby analizy dokonywać, nie oznacza jeszcze, że będą w stanie pobić benchmark, że będą w stanie pokazać alfę, pokazać performance lepszy niż indeks. Tak wygląda struktura WIGU 20 i WIGU 40, nie będę o tym mówił, banki dominują, rzecz jasna, ale MWIG jest dużo szerszym indeksem, ma dużo większą dywersyfikację, dużo mniejsza ilość spółek z dominującym udziałem Skarbu Państwa. Spółki z WIGU 20 no, nie zachwyciły w ostatnim roku, nie wiadomo jak będzie w następnym. Kuszące jest takie powiedzenie, że to wszystko przez to, że Skarb Państwa jest właścicielem tych spółek, ale jak popatrzymy na 10-letnie zwroty, no to znowu najwięcej kontrybuował do zwrotu WIGU 20 w ciągu 10 lat właśnie Orlen i PZU, czyli spółki, które pokazały się z bardzo złej strony w zeszłym roku. To nie jest takie proste. Natomiast należy patrzeć na to, co jaki potencjał ma indeks i rzeczywiście podejmować decyzje
no nie na podstawie tylko tego, co było do tej pory, tylko poświęcić trochę czasu na wyrobienie sobie jakiegoś tam przekonania. My nie doradzamy, w co inwestować. My dajemy instrumenty do tego, żebyście Państwo mogli, jak podejmiecie decyzję, że chcecie zainwestować w WIG20, WIG40 albo cokolwiek innego, to my się staramy dać Wam instrument do tego, żebyście efektywnie, kosztowo byli w stanie to wykonać. Natomiast to, w co zainwestować, to jest już porada inwestycyjna, której my nie dostarczamy. My dajemy klocki, instrumenty do tego, żeby można było w efektywny, kosztowo i efektywny ogólnie sposób zrobić egzekucję swoich poglądów czy swoich planów inwestycyjnych. No i cóż, ostatni mój slajd na temat kosztów związanych z zarządzaniem. No niestety polskie akcje w tej chwili to maksymalnie jest 3%, ale fundusze akcji polskich niestety mają opłaty za zarządzanie spore, to jest 3% w tej chwili maksymalnie i 70% aktywów, które są w tych funduszach, ma właśnie taką opłatę za zarządzanie, 3%. A ich performance no nie jest na tyle lepszy, to już każdy proszę sobie samodzielnie sprawdzić, ale tam różnie to bywa, no, jedne są lepsze, drugie są gorsze, ale no, co roku jest ktoś, kto pobija benchmark. Problemem jest, że rzadko się zdarza ktoś, kto sukcesywnie, znaczy systematycznie pobija benchmark, że można opierać jakąś strategię długoterminową na inwestycji w takie fundusze. Pojawiły się teraz fundusze indeksowe oraz ETF-y i to jest INPZU, to jest Lixor, to jesteśmy my, to jest PKO BP indeksowy i to są tańsze fundusze, mimo że są to fundusze często akcyjne, to są one tańsze niż fundusze gotówkowe, które są generalnie uważane za najtańsze na rynku. No i Warren Buffett powiedział, że rzeczywiście koszty mają znaczenie i jak się w długim terminie inwestuje, to 1% rocznie zaoszczędzony przekłada się na duże pieniądze po 10 czy 20 czy 30 latach oszczędzania. Nie mamy w Polsce zbyt mocno rozwiniętej kultury długoterminowego oszczędzania. Dużo widzimy ogłoszeń i takich teaserów, takich zajawek z internetu, z Facebooka, z Twittera, z gazet, z różnych portali, gdzie ktoś był tam do tej pory, nie wiem, pracownikiem, gdzieś tam, nie wiem, kierowcą, później został miliarderem czy milionerem, bo gdzieś tam zainwestował, żeby kliknąć tam na efekcie albo na jakichś różnych rzeczach. Imponują nam zwroty rzędu 100-200% rocznie, a mało kto patrzy na to, że jest to po pierwsze najprawdopodobniej nie do utrzymania, jeśli nawet jest prawdą. Najczęściej jest to nieprawdą, a jeśli nawet jest prawdą, to są to bardzo rzadkie przypadki, które są albo nie do powtórzenia, albo bardzo trudne do powtórzenia i nikt nie może, tak mi się wydaje, moje zdanie jest takie, że nie powinno się opierać długoterminowych planów inwestycyjnych na takich przypadkach i nie powinno nam imponować osiąganie stóp zwrotu 100% w skali roku, tylko raczej oszczędzanie przez 20-30 lat na stopie zwrotu rzędu kilkunastu procent, którą daje w długim horyzoncie rynek akcyjny. Nie będzie, chyba że traktujemy giełdę rzeczywiście jako rozrywkę i jako sposób na zapewnienie sobie, zapełnienie czasu i substytut trochę ruletki, trochę totolotka, trochę jakichś tam różnych rozrywkowych sytuacji. Także jeżeli inwestujemy, mamy plan inwestycyjny, mamy konkretne cele inwestycyjne, to powinniśmy korzystać raczej z narzędzi, które dają długoterminowe korzyści inwestycyjne. I teraz o jednej z takich technik, którą można próbować godzić oba te podejścia, czyli takie inwestowanie indeksowe oraz szukanie alfy, czyli takich pojedynczych transakcji, które dają jakiś zwrot ponadprzeciętny, to powie kolega mój z firmy. Dzień dobry Państwu, Mateusz Łocha, jestem doradcą inwestycyjnym w Beta Securities Poland.
I tak jak Robert powiedział, my nie mówimy w co inwestować, ale postaramy się Państwu powiedzieć, jak inwestować i jak budować ten portfel inwestycyjny. Proszę Państwa, krótkie przypomnienie, o tym już też Robert wspominał. Generalnie zarządzanie portfelem inwestycyjnym można podzielić na te dwie szkoły. Aktywne zarządzanie i pasywne zarządzanie. My jako przedstawiciele i dostarczyciele beta ETF, czyli produktu pasywnego, odwzorowujemy rynkowe stopy zwrotu, tak? Tutaj indeks WIG20TR i MWIG40TR. Oczywiście mamy już prawie 7 tysięcy funduszy ETF dostępnych nawet globalnie, które odwzorowują te stopy zwrotu. Zaczęło się to w Ameryce i ten rynek stanowi akurat największy udział, prawie 70%. Niższe koszty, te opłaty za zarządzanie były już wspominane. De facto tym się charakteryzuje pasywne zarządzanie, że podąża za tym indeksem i daje ten performance bardzo niskim kosztem. Również niższe ryzyko, nie mamy tego ryzyka specyficznego, mamy to ryzyko systematyczne związane z całym rynkiem akcji i długoterminowy horyzont inwestycyjny. Oczywiście można przespekulować na jakimś wzroście, odbiciu na danym indeksie, jednakże ewidentnie pasywne inwestowanie wiąże się z długoterminowym horyzontem inwestycyjnym i przez to wyższa efektywność podatkowa jest tych transakcji mniej, te dywidendy są reinwestowane na przykład po całości w naszym wypadku. Aktywne zarządzanie, to Szanowni Państwo, jest pełno tego przykładów i Państwo mogą się codziennie natknąć na te przykłady. To są strategie analizy technicznej, to są jakieś informacje odnośnie spółek, tanie wyceny, analiza fundamentalna. Tego jest pełno. De facto celem jest jedno, poszukiwanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu, czyli przepobicie tego rynku, osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu w danym roku. Wyższe koszty z uwagi na to, że tych transakcji też się generuje częściej, czy trzeba zatrudnić sztab ludzi, czy to w hedge fundach, czy to w aktywnie zarządzanych funduszach inwestycyjnych, które pobierają aktualnie w Polsce prawie 3%. Wyższe ryzyko, już oczywiście te pomysły mogą nie wyjść, bierzemy często mniej spółek, większe ryzyko specyficzne, mniejsza dywersyfikacja, bo ponieważ stawiamy na te dane spółki, czy na te dane pomysły inwestycyjne. Krótszy horyzont inwestycyjny, na przykład to przede wszystkim przy analizie technicznej, tak, jakieś momenty wykupienia, momenty po prostu oscylatory mówią, że trzeba wejść teraz i na przykład przez 3 miesiące trzymać daną spółkę. I niższa efektywność podatkowa, gdyż tych transakcji generuje się więcej, płaci się najczęściej od tego podatek, jeżeli oczywiście są dochody. I jak połączyć te dwie szkoły inwestowania? Gdyż my uważamy, że miejsce na rynku i w portfela inwestora jest na te dwie szkoły, na pasywne i na aktywne. Pasywne powinno stanowić pewien rdzeń, tak zwany core, a aktywne to są satelity i dlatego jest taka strategia inwestycyjna core satellite. Polega to na podziale portfela inwestycyjnego na dwie części, na rdzeń, core i na satelity. Core stanowi około, badanie różnie mówią, od 60 do 80% portfela, może on też stanowić więcej i powinien zostać oparty w tanie produkty inwestycyjne, których zadaniem jest odzwierciedlenie indeksu. Czyli idealnie widać, że ETF-y się wpisują w to rozwiązanie. Jak widzimy właśnie, odwzorowanie rynkowych stóp zwrotu, niższe koszty transakcyjne, długi horyzont, wyższa efektywność podatkowa i dywersyfikacja to są elementy core. Mówiąc wprost, podzielimy ten portfel na 70-30 przykładowo i decydujemy, że core stanowi 70 i uzyskujemy ten core poprzez inwestycje na przykład w dwa ETF-y na rynek akcji. Czy to może być rynek akcji amerykańskich, rynek akcji polskich, to już zależy też od preferencji inwestora. Drugim elementem są te satelity. Satelity to mogą być na podstawie Państwa wiedzy, mogą Państwo mieć wiedzę z danego sektora, technologii, game developerów i mogą na przykład Państwo być po prostu po ludzku przekonani, że dana spółka to jest dobry biznes, tam są dobrzy ludzie i ja chcę zainwestować w coś. Oczywiście może coś nie być, może być jakieś oszustwo, może po prostu biznes nie być, bo każdy biznes to ryzyko, dlatego zaryzykuję tylko na przykład 10-15% wartości swojego portfela w tą satelitę. I ona się właśnie cechuje, że Państwo oczekują ponadprzeciętnej stopy zwrotu, wiąże się z wyższym kosztem transakcyjnym, krótszym horyzontem może się być, ale też z dłuższym. To jest akurat tutaj pewna dowolność. Niższa efektywność podatkowa i przyjmujemy to ryzyko specyficzne tego danego biznesu, tego danego pomysłu inwestycyjnego. Jak taką strategię zastosować do portfela inwestycyjnego? Mianowicie, po pierwsze, alokacja aktywów, czyli trzeba się zastanowić, mówiąc wprost, ile w naszym portfelu inwestycyjnym chcemy mieć obligacji, akcji. Można też pokusić się o jakieś surowce, czy utrzymywać jakąś poziom gotówki.
tych szkół i różnych sposobów alokacji aktywów jest różnie. Odsyłamy po prostu do internetu, ale w skrócie podzielę się krótką, taką bardzo szybką metodą szacowania. Polega na tym, że się opiera na tym, że się inwestuje głównie w obligacje, w akcje, a udział obligacji powinno wynosić pewne równanie, udział akcji powinno wynosić pewne równanie, mianowicie 100 minus twój wiek. Czyli przykładowo ja mam 30 lat, odejmuję od 130, 70 to jest udział, czyli 70% to jest udział akcji w portfelu, taki modelowy. Jeżeli państwo porównają to z funduszami inwestycyjnymi, które mówią na przykład, proponują w zależności od wieku daną alokację, to to jest gdzieś zgodne. Im człowiek jest starszy, tym udział obligacji w portfelu powinien się zwiększać, im człowiek jest młodszy, udział akcji w portfelu jest większy. Od tego zaczynamy strategię Core Satellite, czyli decydujemy się, jakie aktywa, czyli akcje, obligacje, w jakich proporcjach chcemy decydować. Następnie dzielimy każdą taką klasę aktywów, czyli weźmy te akcje, na segment Core i Satellite. Czyli mówimy sobie wprost, chcę zainwestować w akcje polskie 50% swojego wartości portfela i z tych 50% wartości portfela chcę, żeby 70% stanowiło core, czyli ten niskokosztowy fundusz ETF na przykład, który da mi po prostu stopę zwrotu rynku. A 30% ja już sobie zainwestuję w jakieś spółki, które znam, które lubię, które będę dobierał, szukał, analizował, bo sprawia mi to frajdę, bo się na tym znam, bo to lubię. Są różne rodzaje. No i oczywiście, jeżeli inwestor na przykład nie ma wiedzy o jakimś rynku, załóżmy rynek amerykański, to może sobie zwiększyć ten udział core, na przykład powiedzieć, że 90% chce w tym core rdzeniu, a tylko 10% sobie zainwestuje, bo mówiąc wprost, jest bariera językowa, nie mam wiedzy o tych spółkach, ale coś spróbuję, coś zaryzykuję, ale tylko mało, ponieważ nie mam takiej wiedzy. To powinno być uzależnione od wiedzy, od umiejętności inwestora. No i następnie oczywiście ten wybór produktów, tak? Wybór funduszy ETF, wybór fundusz, czyli wybór tych satelit, jakie mamy pomysły. No i takie krótkie przejście, czyli krok pierwszy. Podział portfela na klasę aktywów i inwestor zdecydował, że 70% portfela chce mieć w akcjach i sobie podzielił to na dwie części, akcje polskie i akcje zagraniczne. My uważamy akurat, że inwestorzy z uwagi na dzisiejszy globalny świat, mówiąc wprost, każdy inwestor powinien posiadać akcje zagraniczne. Nie mówimy konkretnie o jakichś krajach, ale akcje zagraniczne z uwagi na globalny charakter dzisiejszej gospodarki powinny znaleźć się w każdym portfelu inwestora i 30% na obligacje. Następnie decyduje się, że na przykład w akcjach polskich ten rdzeń ma stanowić 60%, ponieważ inwestor dość dobrze zna rynek polski i ma jakieś pomysły inwestycyjne na ulokowanie w tych satelitach. Akcje zagraniczne, jest jakaś bariera językowa, jest tych spółek znacznie więcej, nie mam takiego pomysłu, to wezmę 80% w tym rdzeniu, żeby mieć ekspozycję na rynek amerykański, a 20% sobie zagospodaruję, mam jakieś pomysły. No i obligacje, 70% core i 30% na przykład w jakiś satelity typu obligacje blue chipów, jakichś dobrych spółek giełdowych albo obligacje skarbowe indeksowane inflacją, gdyż inflacja ostatnio na przykład w Polsce dość mocno wyskoczyła. Także takie też można w klasie obligacji poszukiwać takich satelit, takich pomysłów na ponadprzeciętną stopę zwrotu. I właśnie sobie dobiera następnie te satelity, czyli wybór produktów inwestycyjnych do poszczególnych core satellite. I tu taka wyłącznie przykładowa wizualizacja, jaka taka tabelka może wyglądać. Mianowicie mamy te trzy segmenty, segment akcji polskich, akcji zagranicznych i segment obligacji. Jak widzimy, mamy core, który stanowi na przykład w segmencie akcji polskich dwa fundusze ETF, to fundusze beta ETF WIG24 i WIG40TR, odpowiadające odpowiednio 20% segmentu, 40% segmentu i inwestor sobie wybrał cztery spółki. Producenta gier, spółkę biotechnologiczną, spółkę branży e-commerce i spółkę informatyczną. Gdyż taką ma wiedzę, takie ma przeczucia, tak mówi analiza techniczna, analiza fundamentalna, cokolwiek. Każdego państwa poziom wiedzy jest inny, każdego państwa przekonania są inne, ulubione wskaźniki giełdowe mogą być inne. I to można oczywiście zastosować. Ta strategia łączy elementy pasywnego i aktywnego inwestowania. W segmencie akcji zagranicznych, jak widzimy, 80% stanowi wartość segmentu core. Też inwestor na przykład nie ma takiej wiedzy albo nie ma czasu na analizę i wybrał na przykład tylko jedną spółkę, ale też na przykład uwierzy pieniądze aktywnemu funduszowi akcji USA, bo na przykład zarządzający od kilku lat ma dobre stopy i po prostu ufa mu inwestor, tak? Czy ma do niego zaufanie, dobrze ten produkt jest, dobre ma rezultaty, dobrze się sprzedaje, także na przykład może też zainwestować. I to samo w obligacjach, tak? Można kupić ETF-y na
szerokie rynki obligacji, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Europie i na przykład sobie dobrać kilka obligacji tutaj blue chipów polskich, na przykład PKN Orlen, czy jakiejś innej spółki. Można wybrać te obligacje indeksowane inflacją, które bardzo łatwo w dzisiejszych czasach zakupić, tak, z uwagi na to na przykład, że inflacja już podobno sięga, przebija 3%, tak? I podsumowanie, co ta strategia nam daje? Ta strategia redukuje koszty z uwagi na oparciu portfela inwestycyjnego na core. To jest bardzo duży atut, gdyż jak Państwo widzieli, duża część tego portfela inwestycyjnego została oparta w niskokosztowych produktach, czyli ETF-ach. Dywersyfikacja, oczywiście ona już jest gwarantowana przez samą inwestycję w ETF-y. Ale też stopa zwrotu alfa. Poprzez tę możliwość sobie wyselekcjonowania jakichś spółek mamy możliwość pobicia benchmarku. Jeżeli nasze typy okażą się pozytywne, możemy osiągnąć ponadprzeciętną stopę zwrotu. I co moim zdaniem osobiście ważne, bardzo wysoka elastyczność. Daje taką bardzo ładną, schludną, że tak powiem, widok na ten portfel. Nie powoduje tego, że co chwilę coś zmieniamy, co chwilę coś przeliczamy i nagle już de facto nie wiemy, na co mamy ekspozycję. Bardzo łatwo to kontrolować, bardzo łatwo to widać i widać po jakimś czasie, na przykład co kwartał inwestor może taki sprawdzać portfel, że na przykład z uwagi na wzrost danego satelity udział tego rdzenia zmalał trochę i powinienem na przykład trochę dokupić przy nowych środkach. I tu de facto Państwo też często pytają, jak zainwestować te środki, jak na początku zainwestować i tu my radzimy taką strategię. Można mieć dużą sumę pieniędzy dzisiaj, mówiąc wprost, i można mieć w przyszłości jakieś dochody, nadwyżki, które inwestujemy. My rekomendujemy, żeby nigdy nie ulokować na dzień dobry jednym dużym strzałem pozycji, bo można złapać ten zawsze słynną górkę, tak? Oczywiście każdy by chciał złapać dołek, ale nigdy nie wiemy, gdzie on występuje, więc my po prostu radzimy podzielić na przykład dzisiejszą sumę pieniędzy, którą mamy do zainwestowania na 2 lata, rok, na jakiś kwartał, i co kwartał inwestować i się po prostu uśredniać i lokować, a następnie każdą nadwyżkę, na przykład przy stosowaniu strategii Core Satellite, co kwartał sprawdzać ten portfel i po prostu widzimy. Tu za mało Core'a jest, dodaję trochę Core'a. Tu na przykład satelity mniej ważą, no to może znajdę jakiś inny albo dokupię jakąś inną spółkę. I po prostu ta strategia bardzo ładnie i estetycznie to wygląda i bardzo łatwo kontrolować i dodaje wysoką elastyczność. Nie trzeba, mówiąc wprost, demolować swojego portfela inwestycyjnego, chcąc zmienić na przykład jedną spółkę. Po prostu usuwamy ją i kupujemy następną albo zwiększamy proporcje. Jest to bardzo proste i bardzo przejrzyste i naprawdę tutaj pod tym względem rekomendujemy poczytanie raportów czy poszukanie jakichś informacji na temat tej strategii, bo ona dobrze mówi, jak inwestować. Nie w co inwestować, to już do Państwa należy decyzja, natomiast mówi, jak inwestować. I proszę Państwa, tak słowem podsumowania, gdyż na pewno są Państwo bardzo bombardowani dzisiaj wszelką wiedzą, wszelkimi informacjami, czy też pomysłami inwestycyjnymi, które tutaj się pojawiają i de facto codziennie, można powiedzieć, czy to na Twitterze, czy to w internecie, jest tych pomysłów inwestycyjnych pełno. My, Szanowni Państwo, rekomendujemy de facto jedną bardzo ważną rzecz. Nie starajcie się, proszę Państwa, kontrolować stóp zwrotu, kontrolujcie ryzyko. Dzisiaj, przechodząc się nawet tutaj, widzieliśmy stabilny biznes 7%, dajemy 8%, zarobili tyle. To są wszystko przeszli bohaterowie, które niekoniecznie będą przyszłymi. Nie ma gwarancji stopu zwrotu, to jedynie jest stopa wolna od ryzyka, która wynosi bardzo mało. To można powiedzieć, że to jest jakaś risk-free rate, która de facto też nie jest do końca taka free rate, co można się przekonać po obligacjach Grecji na przykład. Tak? Ale kontrolujmy ryzyko inwestycyjne. Od tego zacznijmy, Szanowni Państwo, i to zmienia w ogóle podejście do portfela. Zainwestowanie w jedną spółkę, ponieważ zarobiła ona rok temu 85% i postawienie na tego jednego konia wszystkiego, to jest po prostu głupotą inwestycyjną, no trzeba to nazwać wprost, tak? No jest tak ogromnym ryzykiem, że może się udać, oczywiście, ale takie powielanie kolejny raz, w którymś momencie się skończy, że zostaniemy spółkami. Dlatego zacznijmy od kontroli ryzyka inwestycyjnego. Każdy produkt inwestycyjny, każdy pomysł inwestycyjny, czy ktoś Państwu mówi, że to jest gwarantowane 10-11%, zacznijmy od ryzyka. Nie ma żadnego takiego świetnego pomysłu, a jeżeli ktoś Państwu mówi, że jest, to jest bardzo proste pytanie. Ile Pan w to zainwestował? I to najczęściej kończy dyskusję. Jeżeli ktoś mówi, że 15% gwarantowane, to ile Pan zainwestował? No nic, no to nie mamy o czym rozmawiać. Pokaż mi swój portfel i wtedy zaczniemy rozmawiać odnośnie Twoich pomysłów inwestycyjnych. To jest bardzo dobra rada, która naprawdę odgoni masę sprzedawców, a niestety tak nie nasz rynek jest, że mamy zdominowaną przez sprzedaż, nie doradców, przez sprzedaż. Po prostu odgoni to pytanie Państwu i zacznie czas i przede wszystkim ochroni Państwa pieniądze.
Wczorajsi bohaterowie nie są tymi przyszłymi. CD Projekt, świetna inwestycja na początku 2019. Czy w tym roku będzie fajnie? Nie wiadomo. Niektórzy już shortują, bo uważają, że cyberpunk okaże się niewypałem, że zostanie przesunięty. My tego nie wiemy. Może będzie fajnie, może nie będzie fajnie. Tego nie wiemy po prostu. Dywersyfikacja jest dobrym sposobem na redukcję tego ryzyka specyficznego. Osiągałem Państwu po prostu ryzyko systematyczne, tak, związane z 20 spółkami w WIG-u 20, 40 spółkami w MWIG-u 40. Fundusze ETF są tanim i efektywnym sposobem zakupu zdywersyfikowanego portfela, o czym już wspominał Robert. A ta strategia Core Satellite jest naszym zdaniem dobrym sposobem dla inwestorów chcących łączyć aktywne i indeksowe zarządzanie portfelem inwestycyjnym, gdyż mówiąc po prostu, mamy też jakąś wiedzę, mamy umiejętności, też chcemy czasem, mówiąc prosto, zaryzykować. No i osobiście uważam, że to też pewien fun być na giełdzie i po prostu sprawdzić swoje przewidywania i swoje pomysły, ale z rozsądną kontrolą ryzyka i o to apelujemy. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony Beta Securities, agiofunds.pl. Jesteśmy też na stoisku, będziemy również jutro. Zapraszamy na Twittera. Jeżeli są jakieś pytania, wątpliwości, czy ktoś się nie zgadza, to oczywiście też zapraszamy do dyskusji. Jesteśmy, bardzo stawiamy na transparentność i kontakt z inwestorami. Bardzo nam na tym zależy. Uważamy, że tego było zdecydowanie mało w ostatnim czasie, więc też jesteśmy dla Państwa. Dziękuję bardzo.